Iryna pakowała rzeczy i przeklinała się, na czym świat stoi, że tak długo nie słuchała innych. Już od ponad roku to jedni, to drudzy znajomi dawali jej do zrozumienia, że Igor zdradza ją na boku. Ona jednak kategorycznie nie chciała w to wierzyć. Dopiero kiedy najlepsza przyjaciółka Ania pokazała jej wideo, na którym jej mąż otwarcie obejmuje i całuje młodą blondynkę w restauracji, a potem zamówiona taksówka ją zabiera, Ira uwierzyła. Tego wieczoru mąż nie wrócił na noc do domu, tłumacząc się przedłużonymi negocjacjami co ostatnio zdarzało się dość często. Byli małżeństwem prawie dziesięciu lat, a wszystko zaczęło się bardzo romantycznie. Iryna w tym czasie studiowała w Instytucie Artystycznym i uwielbiała wychodzić na nabrzeże. Aby malować z natury. Pewnego dnia podszedł do niej młody mężczyzna i, nieśmiało podając bukiet stokrotek, powiedział: Od dawna Cię obserwuję. Kiedy malujesz, wokół ciebie wszystko po prostu jaśnieje. Czy mogę chociaż trochę być obok ciebie? Tego dnia Igor odprowadził ją, a już przy samym akademiku zaproponował: A może jutro się spotkamy, pokażę ci moje ulubione miejsce, wydaje mi się, że ci się spodoba. Ponieważ następnego dnia była sobota, Iryna, sama od siebie się tego nie spodziewając, zgodziła się. Od pierwszej chwili spodobał jej się przystojny brunet o brązowych oczach i była zadowolona, że może się z nim znów spotkać. Cały następny dzień spędzili razem. Spacerując po niezwykle pięknym parku na obrzeżach miasta z małym jeziorem i łabędziami. Nie musieli szukać tematów do rozmów, wszystko układało się jakby samo z siebie. Igor był studentem zaocznym. Pod koniec dnia, kiedy znów ją odprowadzał, złapała się na myśli, że już zupełnie nie chce się z nim rozstawać. To zdarzyło się jej po raz pierwszy i nawet trochę się przestraszyła tego uczucia. Ale chłopak okazał się bardzo taktowny i uważny, dosłownie zasypywał ją kwiatami. A pół roku później, kiedy Iryna przygotowywała się do obrony dyplomu, oświadczył się jej. Spojrzała wtedy przestraszona na Igora i nieśmiało zapytała: A co z twoją mamą? Wydaje mi się, że Elejna Iwanowna nie będzie zadowolona z tej nowiny, ona mnie nie lubi. Igor uśmiechnął się i całując ją, delikatnie odpowiedział: Najważniejsze, że ja cię kocham, a z mamą się dogadacie. Chodziło o to, że Elejna Iwanowna już pierwszego dnia, gdy syn przyprowadził ją, aby się z nią zapoznać, przyjęła ją dosłownie na noże. Jesteś biedną dziewczyną z prowincji, nie masz mieszkania i liczysz, że u nas zamieszkasz. A nam samym tutaj nie jest zbyt wygodnie. Uzy wtedy stanęły jej w gardle, ale Ira nie zaczęła tłumaczyć, że mieszka w akademiku, ponieważ kilka lat temu w nocy spłonął dom rodziców. Pożar był straszliwy. Wszyscy wtedy mówili, że sąsiad podpalił dom. Miał jakieś stare porachunki z ojcem, o których nikt nie wiedział. W tym strasznym pożarze wszystko spłonęło doszczętnie, a rodzice na zawsze zostali pod gruzami tego pogorzeliska. Miała szczęście, że w te weekendy wyjechała do dziadka na wieś, tylko to ją uratowało. Po pewnym czasie, po śmierci dziadka, jego dom stał się dla niej jedynym spadkiem, chociaż już nieraz oferowano za niego niezłe pieniądze. Sam domek nie był zbyt duży, ale znajdował się w bardzo malowniczym miejscu. Zaraz za furtką zaczynała się rzeka, w której było mnóstwo ryb. Dziadek sam uwielbiał te miejsca, dlatego Irynie kazał dbać o dom jak o pamiątkę i ona kategorycznie odmawiała jego sprzedaży. Choć jeździła tam rzadko. Przyszła teściowa kilka razy próbowała o syna od tego małżeństwa, twierdząc, że wiejska biedaczka nie będzie w stanie go uszczęśliwić. Ale Igor powiedział, jak uciał, mamo, bardzo kocham Irę i ożenię się z nią, cokolwiek byś nie mówiła. Nie groź mi, proszę, że nie przyjdziesz na ślub, w ogóle nie planowaliśmy hucznej uroczystości. A dzień ślubu, jak wiesz, jeśli uznasz za stosowne, przyjdź prosto do USC. No cóż, jeśli nie, to będzie twoja decyzja, wybacz. Elejne Iwanowna oczywiście przyszła, ale zarówno w USC, jak i później w małej przytulnej kawiarni, gdzie zorganizowali uroczystą kolację, siedziała z taką miną. Jakby nie wydawała syna za mąż, a chowała go. Przez te wszystkie lata Ira i Teściowa nie zaczęły się normalnie komunikować. Ta zawsze udawała, że po prostu ją toleruje, a Ira nie starała się za bardzo zaprzyjaźnić. Po ślubie przeprowadzili się z Igorem do wynajmowanego dwupokojowego mieszkania. Ich związek można było nazwać idealnym. Mąż całkowicie zanurzył się w biznesie i całymi dniami znikał w pracy. Kiedy nadchodziły weekendy, cieszyli się nimi jak dzieci. Mogli pół dnia leżeć w łóżku, oglądając ulubione filmy, albo w pięć minut się spakować i wyjechać do przyjaciół za miasto. Ira martwiła się tylko tym, że nie mogła długo znaleźć pracy. Po studiach jej umiejętności okazały się nikomu niepotrzebne, a nic innego poza rysowaniem nie umiała. Przy tym szalenie kochała spędzać czas przy sztaludze, starała się choć od czasu do czasu wracać do tego zajęcia. A jeszcze bardzo chciała mieć dziecko. Ale po dwóch latach małżeństwa nic z tego nie wyszło. Do jakich specjalistów się nie zwracała, jakie badania nie robiła, werdykt był jeden. Wszyscy jednogłośnie mówili, że nie ma wyraźnych odchyleń zdrowotnych, ale dzieci z Igorem prawdopodobnie nie będą mieć. Dowiedziawszy się o tym, Ira, po namyśle, zaproponowała mężowi: Kochanie, lekarze powiedzieli, że na razie prawdopodobnie nie uda się urodzić. Weźmy dziecko z domu dziecka. Igor od razu odrzucił taką propozycję. Nie potrzebujemy nie wiadomo czyjego dziecka, przecież musisz rozumieć, tam mogą być jakiekolwiek geny, musimy mieć swoje, słyszysz, tylko swoje dziecko, co do którego będziemy oboje pewni. Po tej rozmowie Irina zamknęła się w sobie. Nie miała ochoty nic robić, nic jej nie cieszyło, żyła dosłownie jak robot. Zaczęli mniej rozmawiać z Igorem i coraz rzadziej spędzali czas razem. Jej ciężki stan psychiczny pogorszyła niespodziewanie, przybyła Teściowa, jakby celowo wyczekując, kiedy Igora nie będzie w domu, przyszła bez telefonu, bez uprzedzenia, zaczynając rozmowę od progu. Do tego czasu już kupili przestronne mieszkanie w centrum. Ale nie do końca je umę. Przechodząc przez pokoje, Teściowa zrobiła zniesmaczoną minę i, nawet nie odwracając się, powiedziała: Boże. Chociażby mnie zaprosili, pomóc w urządzeniu, pełna bezguście. Irini chciało się powiedzieć, że złoto, kryształy i inne ozdoby, które panowały w jej domu, zupełnie im nie odpowiadają, ale postanowiła nie zaostrzać sytuacji. Zaproponowawszy gościom herbatę, sama poszła do kuchni. Postawiwszy czajnik, odwróciła się do teściowej i, starając się jak najłagodniej, powiedziała: Przyszła pani w jakiejś sprawie, czy tak po prostu z kontrolą? Igor dziś wcześniej niż o dziewiątej nie będzie, nie dając jej dokończyć. Bielena Iwanowna kontynuowała dowódczym tonem: Dowiedziałam się od syna nieprzyjemnej wiadomości. Mało tego, że nie możesz urodzić, to jeszcze zamierzasz wziąć z domu dziecka syna jakichś alkoholików czy kogoś gorszego. Powiedz, czy ty w ogóle jesteś przy zdrowych zmysłach? Z trudem się powstrzymując, ira cicho odpowiedziała. No, po pierwsze, skąd wzięła pani, że to będzie syn? To może być i dziewczynka. A po drugie, w domach dziecka jest bardzo dużo wspaniałych dzieci od całkowicie zdrowych rodziców. Teściowa złośliwie machnęła na nią ręką. Och, błagam cię, nie opowiadaj bzdur. Normalne dzieci są wszystkie z rodzicami w rodzinach. Potem nagle zmieniając gniew na łaskę. Nieco ciszej powiedziała: Posłuchaj, jest przecież inny, całkiem normalny sposób na to, żeby mieć dziecko, skoro sama nie możesz. Czy słyszałaś coś o macierzyństwie zastępczym? Tak, to nowość. Tak, może w naszym kraju jeszcze nie jest całkiem legalne i jest drogie, ale myślę, że Igor lepiej na to przeznaczy pieniądze, niż będzie wychowywał jakiegoś pożutka. Irina próbowała jej wyjaśnić, że już próbowała dowiedzieć się czegoś o tej opcji, ale ponieważ było to zbyt ryzykowne, zrezygnowała. Teściowa jednak nie chciała niczego słuchać, tylko powtarzała w kółko to samo. Oczywiście znajdziesz mnóstwo powodów, żeby tylko zrobić wszystko na przekór mnie i synowi. Gwałtownie wstając z krzesła, ruszyła do wyjścia i, odwracając się już przy drzwiach, z nienawiścią cicho wysyczała. Mówiłam synowi, żeby się z tobą nie żenił, zrujnujesz mu całe życie, siedzisz na gotowym, jeszcze i cudze dziecko chcesz na kark mojego igórka włożyć. Teściowa wyszła, głośno trzaskając drzwiami, a ira cały wieczór przepłakała z urazy w poduszkę. Kiedy mąż wrócił, już spała, a następnego dnia postanowiła nie mówić mężowi o wizycie jego matki, ale dla siebie już zdecydowała, że na pewno wyźmie dziecko z domu dziecka. Pierwsze, co zaczęła robić, to szukać pracy. Nie chciała już więcej słyszeć wyrzutów teściowej, że żyje na koszt męża. Trafiła na dobrą okazję, podpowiedziała ją ta sama przyjaciółka Ania. Kiedy dowiedziała się, że Irka postanowiła jednak pójść do pracy, radośnie oznajmiła: Wyobraź sobie, właśnie dziś zobaczyłam ogłoszenie na naszym klatce, że jakaś firma remontowo-budowlana szuka projektantów. Ale gdzie mi tam? Przecież nie mam doświadczenia ani wiedzy w tej dziedzinie, powiedziała smutno Irina. Ale przyjaciółka nie dawała za wygraną. Co ty, nie potrzebujesz pracy? No, przecież nie pójdziesz sprzedawać, a tutaj to jakbyś malowała piękne obrazy, projektowała nowoczesny remont. Ostatecznie tego dnia przyjaciółka przekonała ją, by zadzwonić pod numer z reklamy. Praca okazała się niezbyt męcząca, a do tego bardzo twórcza, co bardzo odpowiadało Irinie. Ulubione zajęcie, jakby tchnęło w nią życie. Z trudem, ale udało jej się namówić Igora, by jednak wziąć malucha. I po jakichś sześciu miesiącach w ich domu pojawił się Andriuszka. Irinie wydawało się nawet w tym momencie, że szczęście i radość znów zagościły w ich domu. Ale okazało się, że pojawienie się syna było szczęściem tylko dla niej samej. Kręconego chłopca z nieprzeciętnie mądrymi oczkami wypatrzyła już pierwszego dnia, gdy tylko przyszła do domu dziecka. I on, zdaje się, od razu rozpoznał w niej pokrewną duszę. Malów dosłownie nie schodził z jej rąk i, delikatnie obejmując małymi rączkami szyję, był gotów siedzieć całymi dniami. Po ceo nosisz go przez cały dzień! Narzekał niezadowolony mąż. Traktujesz go jak coś niezwykle delikatnego. Igor zaczął być ciągle z czegoś niezadowolony, ani razu nie okazał synowi tak potrzebnej mu czułości i delikatności. Na początku było to przykre. Ira próbowała na różne sposoby ich zbliżyć, organizowała wyjazdy na łono natury, a nawet małe uroczystości w domu, ale potem zrozumiała, że to bezcelowe i pogodziła się z tym. Starała się jak mogła zrekompensować dziecku brakującą miłość ze strony ojca, poświęcając chłopcu jak najwięcej uwagi. Na szczęście praca pozwalała większość czasu pracować zdalnie, opracowując projekty remontów domów i mieszkań na zamówienie. I właśnie wtedy nastawiła się w taki sposób, że najważniejsza dla niej stała się opieka nad synem i praca, a na humory i wybryki męża zaczęła zwracać coraz mniej uwagi. Igor dawał coraz mniej pieniędzy, tłumacząc, że biznes wymaga ciągłych inwestycji. Gdyby wtedy wiedziała, w co takiego inwestuje ich środki, odeszłaby już wtedy, ale Ira wierzyła do końca. Wideo nagrane przez Annę otworzyło jej oczy, bo inaczej nadal pielęgnowałaby domowe ognisko, podczas gdy mąż bawił się z młodymi dziewczynami w hotelach. Irina pociągnęła nosem. Uraza ją po prostu przepełniała, ale decyzja została podjęta. Szkoda było coś niszczyć, ale w głębi duszy przyznawała przed sobą, że rodziny jako takiej nie było już od kilku lat. Nadszedł czas, aby postawić kropkę nad i i w końcu się na to zdecydowała. Tym bardziej, że w pracy też zaczęły się problemy. Kiedy tam się zatrudniała, firmą kierował Siergiej Siergiejewicz, który miał wtedy nieco ponad 60 lat. Wspaniały, taktowny, inteligentny szef tworzył im wszystkie niezbędne warunki, ale pół roku temu wszystko nagle się zmieniło. Szef przeszedł udar, po czym postanowił odejść od spraw, a na swoje miejsce postawił bezczelnego, rozpieszczonego synalka. Maksym sam jeszcze niczego w życiu nie osiągnął, ale już dobrze wczuł się w rolę bogatego młodzieńca. Bezczelnie i brutalnie wydawał polecenia, z których wiele było niewykonalnych. Nawet nie wnikając w istotę spraw, zaczął karać pracowników jeden po drugim, nie starając się wyjaśnić przyczyn. I wszystkie te potrącenia z pensji bardziej przypominały haracz dla kierownictwa, niż jakieś kary. Personel próbował protestować, ale nowo mianowany szef, bezczelnie się uśmiechając, powiedział na zebraniu Jeśli komuś coś nie odpowiada, mogę zaproponować udanie się na giełdę pracy, a nie zabracać mi głowy. Chętni na wasze miejsca zawsze się znajdą. Zdając sobie sprawę, że po wszystkich tych potrąceniach z pensji nie będzie w stanie utrzymać się z synem, jeszcze wynajmując mieszkanie, i raz zdecydowała się udać do domu, który odziedziczyła. Kilka godzin później, gdy słońce powoli zaczynało chować się za horyzontem, wysiedli z autobusu w małej wiosce. Serce ścisnęło się z powodu napływających wspomnień, bo to właśnie tutaj spędziła dzieciństwo. To tutaj starała się wracać każde lato. To tutaj przyjechała, płacząc z żalu, gdy zginęli rodzice. Teraz to tak drogie dla niej miejsce, jedyne do którego mogła wrócić, przyjechała, uciekając od przeszłości. Rozglądając się wokół, jakby na nowo odkrywając znajome miejsca. Ira westchnęła i biorąc syna za rękę powiedziała: „No ceo, przyjacielu, pójdziemy zasiedlać nasze gniazdko”. A my o ptaszki, a nasze gniazdko ze słomy. Jestem twoim pisklęciem. Rozgadał się chłopiec, a i że z jakiegoś powodu zrobiło się ciepło i spokojnie na duszy, bo miała dla kogo żyć. Uśmiechnęła się i potargała syna pokręconej głowie, odpowiedziała. Chodźmy, pisklę, sam zobaczysz. Mam nadzieję, że ci się spodoba, bo w twoim wieku po prostu uwielbiałam ten dom. Dom dziadka znajdował się prawie na drugim końcu wioski. A do tego walizka z rzeczami okazała się nie do uniesienia. Odległość, którą można było pokonać w 15 minut. Przeszli prawie w 40. Prawdą jest, że po drodze zajrzeli jeszcze do sklepu. Trzeba było kupić chociaż coś z produktów spożywczych. A kiedy doszli do domu, zmierzch prawie całkowicie opadł na ziemię. Irina z daleka zauważyła jakieś światło w jednym z okien. Doskonale wiedziała, że oprócz niej nikt nie mógł wejść do tego domu. Była jedyną spadkobierczynią, rodziny już nie było. Prawdą jest, że klucze na wszelki wypadek dziadek kiedyś zostawił sąsiadce, babci Jurze, ale na pewno nie miała powodu, aby tam teraz wchodzić. Synku, usiądź proszę tutaj, na ławce, a ja teraz sprawdzę, czy w domu wszystko w porządku i rozpalę piec, a potem od razu po ciebie wrócę. Powiedziała Irina i zostawiając obok walizkę, skierowała się na ganek. Drzwi były uchylone. Cicho przemknęła się do korytarza. Z jednego spokoju dochodziły męskie głosy, ale rozmowa nie była po rosyjsku. Nasłuchując, Irina zrozumiała, że nieproszeni goście rozmawiają czystą angielszczyzną, ale jak obcokrajowcy mogli dostać się do jej domu, było niejasne. W tym momencie ucieszyła się, że z wielkim zapałem uczyła się w szkole angielskiego i nawet jeździła na olimpiady z tego przedmiotu. Bez większego trudu zrozumiała, jak jeden z nieznajomych powiedział: Przyroda jest wspaniała, a dom zbudowany na wieki. Zainwestować trochę środków i można łatwo wynajmować tę posiadłość za niemałe pieniądze wszystkim miłośnikom spokojnego wiejskiego wypoczynku. Na co jego rozmówca natychmiast entuzjastycznie odpowiedział: Tak, Samo jezioro jest tego warte można w kilka miesięcy odzyskać pieniądze, powiadomić naszych to tu na rok naprzód będzie rezerwacja. Meble, prawda wszystkie wyrzucić, zakupić nowe no i mały remont, nie ukrywający starości budynku, a podkreślający ją. Słysząc o chęci wyrzucenia czegoś w jej domu, Irina nie wytrzymała i, otwierając drzwi gwałtownym ruchem, wpadła do pokoju jak Furie. Dosłownie kipiała z oburzenia. Podbiegając do nieznajomych, Irina zaczęła oburzać się po angielsku. Może mi ktoś wytłumaczy, co tu się dzieje? Mało tego, że włamaliście się do mojego domu, to jeszcze plany snujecie. Wiecie, ile lat mają te meble, mnie jak i was, jeszcze na świecie nie było. Obcokrajowcy, którzy wyglądali na bliźniaków, nieco starszych od Iriny, patrzyli na nią zdziwieni, jakby bali się wypowiedzieć choćby słowo, a jej już nie dało się zatrzymać. Jakoś udało wam się wtargnąć na prywatną posesję, siedzicie tu, rozważacie, plany snujecie, a nic, że jedyną właścicielką jestem ja. Przy tym proszę zauważyć, niczego nie zamierzam przebudowywać, sprzedawać ani tym bardziej łamać i wyrzucać, i nikomu na to nie pozwolę. Wydychając już spokojniej, powiedziała: A teraz my z synem jesteśmy zmęczeni i proszę, opuśćcie dom, inaczej zadzwonię na policję. Poczekamy na zewnątrz. Już zbierając się do wyjścia, Irina usłyszała za plecami nieśmiały głos: Przepraszamy, nie trzeba policji, nie jesteśmy w niczym winni. Ten dom sprzedał nam przewodniczący, jak to się u Was mówi, za bezcen. Dokumentów jeszcze nie dał, ale obiecał załatwić. Irina spojrzała na obcokrajowców. Jak bardzo przyzwoitymi ludźmi BY się nie wydawali. Nie miała najmniejszej ochoty nocować w jednym domu z dwoma nieznajomymi mężczyznami. Goście, jakby rozumiejąc jej spojrzenie, spojrzeli na siebie, a jeden, jakby przepraszając, powiedział Przepraszamy, nie będziemy przeszkadzać. Na podwórku jest dom z suchą trawą, tam z Ostinem przenocujemy. A rano pójdziemy wyjaśnić sprawę z przewodniczącym. Irina uśmiechnęła się, ten dom nazywamy stodołą, a trawa sianem. Teraz przyniosę wam tam koc, nawiasem mówiąc, tam bardzo dobrze się śpi. Obcokrajowcy nie wydawali się oszustami. Wręcz przeciwnie, było widać, że młodzi ludzie są dobrze wychowani i w zaistniałej sytuacji czują się bardzo niezręcznie. Noc spędzili na sianie, a gdy Irina obudziła się bladym świtem, najwyraźniej jeszcze mocno spali. Andriuszka również, widocznie bardzo zmęczony wczorajszą podróżą, przez całą noc ani razu się nie obudził i podkładając małe rączki pod policzek, słodko pochrapywał. Irena postanowiła, że póki wszyscy śpią, przygotuje śniadanie, na szczęście wieczorem kupiła wszystko, co potrzebne do naleśników. Syn bardzo lubił jeść je rano z dżemem, a tego dobra Irena wiedziała, że w domu dziadka zostało pod dostatkiem. Gdy tylko skończyła piec, ostatni naleśnik, na podwórku dały się słyszeć ciche męskie głosy. Starając się pozostać niezauważoną, spojrzała przez okno i zobaczyła, jak bliźniacy, wyciągnąwszy wiadro ze studni, myli się, polewając się nawzajem. Woda z gotującego się czajnika prysnęła z dzióbka na kuchenkę, i Irena, usłyszawszy gwizd, wyłączyła go i zalała wrzątkiem stojący obok imbryk. Od razu odkładając dżem z słoika do miseczki. A połowę naleśników na oddzielny talerz, zaniosła to wszystko na dwór. Z boku ganku stała altanka, gdzie wcześniej z dziadkiem lubili siadać. Tam Irena się udała, wołając w stronę gości. Dzień dobry. Przyniosłam wam śniadanie, przepraszam, czym chata bogata? Herbata, naleśniki, jedźcie z dżemem. Cudzoziemcy jednym głosem zawołali łamanym rosyjskim dziękuję. Potem zobaczyła przez okno, jak z przyjemnością zajadają naleśniki, i uśmiechając się, powiedziała: To oczywiście nie pączki ani rogaliki, ale wygląda na to, że jesteście bardzo głodni od wczoraj. Spojrzawszy na zegarek, postanowiła obudzić syna. Maluch wstał w doskonałym humorze. A poczuwszy ulubiony zapach, bez ubierania się, pobiegł do kuchni: Dokąd? Łobuziaku. Chodź, chodź, umyjemy się najpierw. Śmiejąc się, zdążyła krzyknąć za nim Irena, ale Andrzejka już wciskał sobie cały naleśnik do ust, przymykając oczy z rozkoszy. Kiedy jedli śniadanie, w drzwiach pojawił się jeden z cudzoziemców, podając już umyty talerz i filiżanki. Bardzo dziękuję, było bardzo smaczne. Teraz z bratem pójdziemy do przewodniczącego i wszystko wyjaśnimy. Poczekajcie pięć minut, przebiorę się i pójdę z wami. Zabrawszy naczynia z jego rąk, poprosiła Irena, a zwracając się do syna, dodała: Andriusza, zostaniesz w domu pół godzinki. Szybko tam i z powrotem. Syn, w odpowiedzi, napełniając usta naleśnikami, skinął głową i Irena poszła się ubrać. Kiedy weszli we troje do urzędu gminy, sekretarka próbowała skłamać, że przewodniczącego nie ma ale jeden z braci ostro jej przerwał. Nie oszukujcie, wczoraj podwoził nas samochodem, który teraz stoi przy drzwiach. Mężczyzna gwałtownie się odwrócił i już po chwili szarpnięciem otworzył drzwi sąsiedniego gabinetu. Irena już wtedy zauważyła, że bracia są podobni tylko z wyglądu, a z zachowania i temperamentu zupełnie różni. Ten, który pierwszy wszedł do gabinetu, był bardziej zdecydowany i aktywny. On pierwszy rozpoczął rozmowę w domu poprzedniego wieczoru i tutaj także przeszedł do ataku. Zobaczywszy wchodzących, przewodniczący nerwowo zaczął przeglądać jakieś papiery na stole i nie podnosząc wzroku, oświadczył przyjmuję tylko po wcześniejszym umówieniu się Proszę wyjść, teraz nie mam czasu na wasze pytania. W tej chwili najwyraźniej nie rozpoznał Ireny, co nie było dziwne, bo ostatni raz była tu w roku pogrzebu dziadka. Tak się złożyło, że przez kolejne cztery lata nie miała możliwości przyjechać. Tu Irena nie wytrzymała i podchodząc do stołu, dosłownie wyrwała mu papiery z rąk i rzucając je groźnie powiedziała: A pytanie jest akurat nie nasze, a wasze. Wyjaśnijcie, jak udało wam się sprzedać mój dom tym cudzoziemskim panom? Może dałam wam pełnomocnictwo do tego, albo jest jeszcze jakiś powód? Widać było, jak przewodniczący, rozpoznawszy ją, przestraszył się, zaczerwienił i drżącym głosem powiedział, kto przecież wy sami jesteście winni. Tyle lat ani widu, ani słychu, pomyślałem, że chatka stała się bezpańska. Złość dosłownie przepełniała Irenę i próbując się uspokoić. Powiedziała więc tak: nie zamierzam się z wami cackać, po prostu teraz natychmiast składam zawiadomienie na policję. Odwracając się, przeszła obok stojących przy drzwiach cudzoziemców do wyjścia, ale w tym momencie tęgi przewodniczący niczym strzała podbiegł do niej i, zagradzając drogę, zaczął szybko mówić, proszę pani, najpierw mnie wysłuchajcie, nie ma potrzeby wzywania policji. Te pieniądze wziąłem nie dla siebie. Nasza szkoła całkiem się rozpada, jeśli jej w tym roku nie wyremontujemy, dzieci będą musiały dojeżdżać do sąsiedniej miejscowości. Nie przyznano finansowania, autobusu do przewozu uczniów też nie ma. No dobrze, jesień, ale wyobraźcie sobie, jak te biedaki będą dojeżdżać na zajęcia 80 km zimą. Spojrzał błagalnie na Irinę i, jakby przepraszając, powiedział: Pomyślałem więc, że wasz dom, skoro nikomu nie jest potrzebny, tyle czasu nikt się nie pojawiał. Można wykorzystać, wybaczcie mi, pieniędzy w większości już nie ma, prawie natychmiast zamówiłem wszystko, co potrzebne do remontu, ale możecie je odebrać w postaci materiałów budowlanych. Wysłuchawszy przewodniczącego, Ira nic nie powiedziała, po prostu wyszła z gabinetu. Z jednej strony rozumiała go, ale z drugiej, cudzoziemców też było jej żal. Okazało się, że kupując dom od przewodniczącego, już zrobili plany, a Irina je naruszyła. Bliźniacy po jej wyjściu jeszcze pozostali w biurze i wrócili dopiero po około 40 minutach. W tym czasie wpadła jej do głowy genialna myśl i Ira postanowiła podzielić się nią z gośćmi. We trójkę zasiedli w altanie i rozpoczęła się rozmowa. Wiecie, pomyślałam, że wasz plan, no ten, który podsłuchałam, przepraszam, pierwszego dnia można całkiem zrealizować. Domek obok głównego to przestronna letnia kuchnia. Zbudował ją mój dziadek jeszcze przed domem, więc można ją przerobić na mieszkalną, ja też muszę gdzieś mieszkać, a główny przekształcić na to, co planowaliście wynajmować. Bracia zdziwieni przyglądali się jej, a Irina wstała i zniknęła w domu. Dokładnie po dwóch minutach wróciła z kartkami papieru i ołówkiem. Zaczęła szybko coś rysować, i wkrótce na papierze zaczął się wyłaniać plan. Szczegółowo wyjaśniając schemat przebudowy, zaczęła czekać na ich odpowiedź. Mężczyźni przez kilka minut z zachwytem oglądali jej dzieło, po czym Andrew, uśmiechając się, powiedział: Jest pani po prostu niesamowitą kobietą. Jak udało się pani to tak szybko? Zgadzamy się. W odpowiedzi Ira, zabierając szkice, powiedziała: Tylko mam jeden warunek muszę być współzałożycielem w tym biznesie. Ku jej zdziwieniu, cudzoziemcy zgodzili się na jej warunek i od następnego dnia zaczęli opracowywać szczegółowy plan przebudowy. Wszystkie kwestie projektowe całkowicie spoczęły na barkach Iry, a ona z radością pokazywała partnerom różne warianty, co za każdym razem budziło w nich coraz większy zachwyt. Ira jest pani niesamowicie utalentowana, mówił z podziwem Austin. Brat, całkowicie go popierając, zawsze dodawał: bardzo piękna i bardzo utalentowana Irina zaczęła zauważać, że podoba się obu braciom. Starali się prześcigać w okazywaniu jej wszelkich oznak uwagi i jak najczęściej być blisko. Kilka razy nawet przypadkiem usłyszała, jak się o nią pokłócili. Ale w tym momencie nie miała na to czasu. Mało tego, że całkowicie pochłonęła ją przygotowanie do remontu, to jeszcze musiała znaleźć czas na zajmowanie się synem. A głównym problemem, który chciała jak najszybciej rozwiązać, był rozwód. Po tym, jak zniknęła bez słowa, mąż kilka razy dzwonił. Irina myślała, że chce ją odzyskać, ale okazało się, że powód telefonów był zupełnie inny. Dzwoniła też przyjaciółka, która zadzwoniwszy, zaczęła opowiadać ostatnie nowości. Okazało się, że Igor dowiedział się, dokąd wyjechała. I od razu przypomniał sobie, że dom dziadka znajduje się w idealnym miejscu i można na nim zarobić niemałe pieniądze. Wyobraź sobie, moja znajoma pracuje właśnie u tego prawnika, do którego zgłosił się twój. Otóż, zażądałby za wszelką cenę odzyskać od ciebie ten dom. Nie kryjąc emocji, trajkotała lani. Potem, jakby coś sobie przypomniała, zatrzymała się i zdziwiona zapytała. Tylko nie rozumiem, a co to za faceci jeszcze z tobą w właścicielach figurują? Lenka, no ta, co pracuje z waszym prawnikiem, powiedziała, że twojemu odmówił jej szef, informując, że sprawy są absolutnie nie do wygrania, bo w właścicielach są jeszcze jacyś dwaj obcokrajowcy. To prawda? Nie jesteś tam sama. Irina nie chciała na razie niczego opowiadać nawet przyjaciółce, więc tylko powiedziała: "Nie, to nie to, co myślisz." Po prostu tu jest nieścisłość z dokumentami na prawo własności, ale myślę, że się z tym uporam. No, uważaj tam, miej na uwadze. Że mąż ma chrapkę na twój dom i wygląda na to, że jest zdecydowany, ostrzegła przyjaciółka i obiecując przyjechać przy pierwszej okazji, pożegnała się. W tamtym momencie Ira nie przywiązywała szczególnej wagi do tego telefonu, ale bardzo szybko znów przypomniała sobie o chęci Igora, by zdobyć dom dziadka. Po otrzymaniu odmowy pomocy od rodzinnego adwokata, okazało się, że postanowił wykorzystać jeszcze jedną nie do końca legalną szansę. W końcu nie mógł dopuścić, by taki łakomy kąsek jak dom w luksusowym miejscu mógł tak po prostu pozostać u żony. I wcale go nie martwiło to, że nieruchomość przypadła jej w spadku, a więc nie podlegała podziałowi przy rozwodzie. Igor przypomniał sobie, że kochanka nieraz chwaliła się, że jej ojciec to jakiś kryminalny autorytet i może rozwiązać absolutnie każdy problem. Po otrzymaniu odmowy od prawnika, postanowił z nią o tym porozmawiać. Wchodząc do mieszkania, od razu zaczął: Cześć, mówiłaś, że twój tata to znana w mieście osobistość może mnie z nim skontaktujesz? Zaczął, trzymając rękę kochanki. Ta spojrzała na niego chytrze i uśmiechając się zapytała, chcesz prosić o moją rękę? Trochę zaskoczony, szybko się odnalazł. To na pewno się stanie, kochanie, tylko trochę później, jeszcze się nie rozwiodłem, a na razie twój ojciec jest potrzebny do bardzo ważnej sprawy. Kiedy następnego dnia opowiedział Artyomowi Władimirowiczowi o chęci przejęcia domu, na którym można zarobić niemałe pieniądze, oczy kryminalnego autorytetu zaświeciły się. No cóż, temat interesujący. Myślę, że na początek wyślę tam swoich ludzi, żeby ocenili, czy rzeczywiście dom jest taki dobry, jak go opisujesz, a potem zdecydujemy, jaką opłatę od ciebie wziąć za tę usługę. A już następnego ranka przed domem Irini pojawił się luksusowy samochód, z którego wysiedli wysocy, muskularni mężczyźni ubrani w kosztowne sportowe ubrania. Sama Irina nie widziała początku tego spotkania. Dopiero gdy na podwórku zrobiło się głośno, wybiegła na ganek. Bracia, trzymając w rękach chłopaty i widły, wypychali z terenu podwórka bezczelnych nieznajomych. Ostatnie, co usłyszała, były słowa jednego z gości. Nawet nie wiecie, z kim zadarliście, idioci, nie to, że po rosyjsku. Wkrótce nie będziecie mogli słowa powiedzieć w swoim ojczystym języku, będziecie błagać o litość i osobiście oddacie dom. Obcokrajowcy, nie odpowiadając nic, nadal na nich nacierali i zatrzymali się dopiero, gdy drzwi samochodu się zatrzasnęły, a pojazd z impetem odjechał. Bracia naprawdę nie zdawali sobie sprawy, jak poważny problem sobie zrobili. Irina próbowała się dowiedzieć, o co chodziło, po co ci ludzie przyjechali, ale Austin. Całując ją w rękę, uśmiechnął się: Takiej miłej damie zupełnie nie potrzeba wiedzieć, o czym rozmawiają mężczyźni. Jedno powiemy, na pewno cię nie skrzywdzimy. Mimo jego odpowiedzi w duszy nadal zagościł jakiś niepokój. Ci mężczyźni, których tak odrzucili cudzoziemcy, byli zbyt agresywnie nastawieni. I coś jej podpowiadało, że z ich przyjazdem miał coś wspólnego jej mąż, ale nie było na to dowodów. Irina łapała się na myśli, że bardzo podobają jej się obaj bracia i bała się, że gdyby musiała wybierać, nie wiedziałaby, komu dać pierwszeństwo ale nie musiała wybierać. Pewnego dnia bracia pojechali swoim samochodem, który kupili, jak sami powiedzieli. Do podróży po Rosji, do miasta. Musieli notarialnie potwierdzić jakieś dokumenty. To zajmie pół godzinki, powiedział, wsiadając do samochodu, Andrew i machając do Andreje, dodał, przyjacielu, na pewno przywieziemy ci prezenty. Ale nie wrócili ani za pół godziny, ani za godzinę, ani nawet za pięć. Andriuszka, czekając na prezenty, siedział na parapecie, kategorycznie odmawiając zabawy. A Ira z każdą minutą zaczynała się coraz bardziej martwić. Na jej telefony nikt nie odpowiadał i nie rozumiała co mogło się stać, że żaden z braci nie mógł nawet zadzwonić. Nagle, już około siódmej wieczorem, zadzwonił jej telefon. Irina dzwonią ze szpitala miejskiego. Znaleźliśmy twój numer w notesie mężczyzny, który dzisiaj zginął w wypadku samochodowym. Żeński głos podał imię Andrew i jego nazwisko. Czy mogłabyś przyjechać na identyfikację? Irina nie rozumiała, gdzie bardziej hałasuje, w głowie czy w uszach. Wydawało jej się, że jeszcze sekunda i że Nie chciało się jej wierzyć w to, co usłyszała, ale musiała natychmiast jechać. Będąc w szoku, nawet zapomniała zapytać, co z drugim bratem. Podniosła się na ręce, szybko pobiegła do sąsiadki babci Niury i krótko wyjaśniając, co się stało, zostawiła syna, tymczasem spiesząc się na ostatni autobus. Już w szpitalu dowiedziała się, że w samochodzie, którym jechali bracia, zawiodły hamulce. Andrew zginął, a Austin, choć przeżył, był w stanie krytycznym. Podchodząc do reanimacji, zobaczyła przerażający widok. Cały w jakichś przewodach i bandażach leżał zupełnie bez ruchu. Przechodząca obok pielęgniarka cicho powiedziała Szkoda, taki młody, a szanse na życie prawie żadne. Tylko modlić się. Jeśli jesteś krewną, podejdź do lekarza, on podpowie, jak można pomóc. Sama, nie wiedząc dlaczego, przedstawiła się jako narzeczona. W końcu otrzymała całą listę niezbędnych leków dla ostina, a na koniec lekarze smutno powiedzieli: Poza tą listą, idealnie byłoby mieć nowy respirator, ponieważ mamy ich tylko kilka na oddziale. Jeśli twój narzeczony nie odzyska przytomności w najbliższym czasie, będziemy zmuszeni go odłączyć. Irinie nawet strasznie było to słyszeć i cicho, ale stanowczo powiedziała: Wszystko kupię, wszystko zdobędę, tylko błagam, ratujcie go. Wracając do domu wcześnie rano, zaczęła się zastanawiać, skąd wziąć potrzebną na leczenie sumę. Próbowała dzwonić do znajomych, ale wszyscy już wiedzieli, że rozwodzi się z Igorem, i dlatego znajdowali tysiąc powodów, by odmówić. Właśnie w momencie, gdy była gotowa popaść w rozpacz, przed jej bramą ponownie pojawił się drogi samochód z ogolonymi na łyso osiłkami. Bawiąc się różańcem, jeden od razu skierował się do domu. Dwóch innych zostało na ganku. I prosto z progu, nawet się nie witając, osiłek oznajmił: No cóż, piękna, słyszeliśmy, że nieszczęście, tak to nazwijmy, przyszło do domu. Obrońcy twoi już nie są obrońcami, a teraz potrzebujesz pieniędzy, by jednego pochować, a drugiego postawić na nogi. Leki pewnie nie są tanie, samotna matka sobie z tym nie poradzi. Bandyta przeszedł do kuchni i, nie pytając, wziął ciastko ze szklanej miski, włożył je całe do ust i kontynuował. Więc pomyśleliśmy z braćmi: Przyjechaliśmy zaproponować ci sprzedaż domu, za te pieniądze wyleczysz cudzoziemca, a może jeszcze coś zostanie. Iryna najpierw chciała wyrzucić bezczelnego, ale potem pomyślała, że to może być szansa. Przecież pieniądze na leczenie Ostina były potrzebne jak najszybciej, a nie było skąd ich wziąć. Muszę pomyśleć, powiedziała cicho Iryna, próbując powstrzymać łzy. No cóż, myśl, dajemy ci dwa dni na zastanowienie się, dłużej nie będziemy czekać, a twój może nie przeżyć dłużej. Irynie wydawało się, że w głosie nieznajomego słychać było groźbę. I nawet w pewnym momencie zrobiło się strasznie, nie tyle za siebie, co za syna, który przestraszony chował się za jej plecami. Po odprowadzeniu nieproszonych gości, Iryna położyła Andrzeja spać, a sama przez godzinę płakała w kuchni. Było jej strasznie żal sprzedawać dom. Doskonale rozumiała, że hamulce zepsuli najprawdopodobniej ci sami bandyci, a więc bracia ucierpieli z jej powodu i teraz musiała uratować chociaż jednego. W głębi duszy Iryna miała nadzieję znaleźć wyjście z tej sytuacji. Kontynuowała dzwonienie do przyjaciół i znajomych w poszukiwaniu pieniędzy, ale wszystko było na próżno. Nawet próbowała zastawić wszystkie swoje ozdoby w lombardzie, ale w zamian zaproponowano jej sumę, która nie wystarczyłaby nawet na leki. Każdego dnia, zostawiając syna u babci Miury, choć na parę godzin, jeździła do szpitala z nadzieją, że Austin odzyskał przytomność ale jego stan pozostawał niezmienny. zastawiwszy jednak część swoich ozdób. Przywiozła niezbędne leki i czekała, że coś się zmieni. Dokładnie dwa dni później, jak obiecali pod jej dom znów podjechali drogim samochodem, ten sam osiłek i znów niezdrowo i złośliwie powiedział: „No co, piękna, zdecydowałaś się. Kiedy jedziemy sfinalizować transakcję. Iryna bała się podnieść na niego wzrok i nieśmiało powiedziała: Jeszcze nie zdecydowałam. Proszę Was, dajcie jeszcze trochę czasu, przecież ten dom to wszystko, co mi zostało. Poza tym trzeba znaleźć testament dziadka, nie wiem, gdzie się podział. Od razu to wymyśliła, trzeba było zyskać na czasie, a po co, sama nie wiedziała. Jej odmowa dosłownie rozwścieczyła osiłka. Zacisnął pięści i podszedł do niej blisko, wisząc nad nią jak skała. Więc tak, mógłbym sprawić, że sama i za darmo wyprowadziłabyś się z tej swojej chaty, ale my nie jesteśmy zwierzętami, wszystko powinno być zgodnie z prawem. Ostateczny termin to tydzień i przyjedziemy już nie rozmawiać, żeby dokładnie za siedem dni stała na progu z dokumentami na dom w zębach. Skierował się do wyjścia i przechodząc obok bawiącego się samochodzikiem Andrzeja. Udawanie łagodnie powiedział, jaki dobry chłopiec. Uważaj z samochodzikami, bo mogą cię przejechać. Osiłek jednoznacznie spojrzał na Irynę i wyszedł. Ona, podbiegając do Andrzeja, przytuliła go do piersi: Nie bój się. Mój kochany, wszystko będzie dobrze, mama cię nikomu nie odda. Próbując uspokoić syna, Iryna łapała się na myśli, że jest jej bardzo strasznie, a co najważniejsze, nie wie, co robić. Termin ustalony przez bandytów mijał dzień po dniu, a nowego rozwiązania nie było widać. Kiedy już pogodziła się z tym, że za kilka dni dom przejdzie w obce ręce, nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Tego dnia Iryna, jak zawsze, przyjechała odwiedzić Ostina i gdy tylko przekroczyła próg, podbiegła do niej młoda pielęgniarka. Wyobraźcie sobie, wasz narzeczony godzinę temu odzyskał przytomność. Lekarz powiedział, że to prawdziwy cud, bo wszyscy już uznali, że nie przeżyje. Pytał o brata, ale nie mogłam mu nic powiedzieć. Potem zaczął prosić, żeby zawołać was. Już mieliśmy dzwonić, a wy sami przyjechaliście. Chodźcie, zaprowadzę was. Widząc Irinę, Austin słabo się uśmiechnął. Irene, jak się cieszę, że cię widzę. Powiedziano mi, że cały czas do mnie przyjeżdżałaś. Dziękuję ci. Irina usiadła na krześle obok i cała się skuliła w oczekiwaniu na najważniejsze pytanie. Jeszcze nie wiedziała, jak powie o śmierci. Niemoralnie się przygotowywała, ale niespodziewanie Austin uśmiechnął się i powiedział: Wyobraź sobie, że weź nie widziałem Andrew. Szedł po złoconych schodach prowadzących prosto za chmury. Wspinał się, wspinał, aż zniknął za puszystą bielą. Irina nie mogła dłużej powstrzymywać emocji i zaczęła płakać, zasłaniając twarz dłońmi. Trochę się uspokoiwszy, odsunęła dłonie i starając się nie patrzeć na ostina, cicho powiedziała: Andrew już nie ma, zginął w tamtym wypadku. I wydaje mi się, że to wszystko zaaranżowali ci sami łajdacy. Potem przyjechali do mnie i oferowali pieniądze na twoje leczenie w zamian za dom. Widziała, jak Austin pobladł. Zaciskając pięści, leżał w milczeniu przez kilka minut, wpatrując się w sufit, po czym zebrał siły i złośliwie powiedział: Zrobię wszystko, żeby pomścić brata. Ci łajdacy muszą zostać ukarani. Tylko będę potrzebował Twojej pomocy. Irina, ocierając łzy, zaniepokojona zapytała: Ale jak mogę Ci pomóc? Austin wyjaśnił, że w samochodzie był wideorejestrator, zainstalowany w taki sposób, że bez wiedzy nie dało się go znaleźć. Myślę, że informacje z niego mogą nam bardzo pomóc. Tylko po tamtym wypadku samochód jest już pewnie na złomowisku, powiedział Austin i błagalnie, patrząc na Irinę, dodał: Czy możesz znaleźć samochód? A ja powiem, gdzie wyjąć rejestrator. Nie wiedziała, jak jej się to wszystko uda, ale bez wahania się zgodziła. Następnego ranka znalazła adres, gdzie wywożą rozbite po wypadkach samochody. Przyjechawszy na miejsce, stanęła zdezorientowana przed stosami zgniecionych aut, nie wiedząc od czego zacząć. A co cię, córeczko, przyprowadziło w takie miejsce? Zgubiłaś się czy Ceo? Usłyszała za plecami chrapliwy męski głos. Odwróciwszy się, zobaczyła siwowłosego staruszka ubranego w stary wojskowy mundur. Sama się nie spodziewając, wszystko mu opowiedziała. O wypadku, o bandytach, o braciach, smutno dodając na koniec, i teraz muszę jakoś znaleźć ten samochód i wyjąć z niego rejestrator. Staruszek podszedł do niej i, kładąc pomarszczoną dłoń na ramieniu, łagodnie powiedział Nie martw się, znajdziemy twoją zgubę. Byłem pułkownikiem, a oficerowie w potrzebie nie zostawiają. Irina później długo dzękowała losowi za znajomość z Iwanyczem, tym samym staruszkiem ze złomowiska, bo gdyby nie on, nigdy by nie znalazła samochodu. Po uzyskaniu danych z rejestratora, Austin obejrzał nagranie i oburzony powiedział: To łajdacy, tak jest, wypadek zaaranżowali oni i teraz nie spocznę, dopóki nie wsadzę ich za kratki. Tym bardziej, że lekarz powiedział, że jeszcze trochę i w końcu mnie wypiszą. Ale nie będziemy czekać, mam znajomego prawnika, zadzwonię i jutro zajmie się tą sprawą. Jakby coś sobie przypomniał, spojrzał na Irinę. A propos, mówiłaś, że chcesz się rozwieść, więc on może pomóc i tobie. Uwierz, Aleksander to świetny specjalista. Profesjonalista w swoim fachu, a o pieniądze się nie martw, pomogę ci. Aleksander rzeczywiście dość szybko zdołał udowodnić winę tych, którzy zaaranżowali wypadek, choć z wszystkich za kratki trafił tylko przywódca ojciec kochanki Igora co natychmiast zepsuło ich relacje. W procesie rozwodowym Aleksander również zdołał sprawić, że Igor nawet nie próbował ubiegać się o część domu. Irena była naprawdę zaskoczona, jak zobaczyła męża w sądzie: pomarszczona koszula, czego nie znosił, cieniaki pod oczami. Z bezczelnego i zadbanego biznesmena zmienił się w zmęczonego i wyczerpanego problemami faceta. Spotkawszy się z nią przed sądem w korytarzu, dosłownie wysyczał: Zniszczyłaś mi całe życie. Przez ciebie rozstałem się ze Stellą. Ona mnie teraz nienawidzi po tym, jak ojca wsadzili do więzienia. A pomogłaś go wsadzić ty i twój obcokrajowiec. Przez ciebie bandyci, nasłani przez ojca Steli, zabrali mi prawie cały majątek. A wszystko dlatego, że nie sprzedałaś im tego przeklętego domu. Irena uśmiechnęła się. Sama jesteś sobie winna. Chciałeś zabrać nam z synem ostatnie, więc straciłeś swoje. Ale nic. Masz przecież jeszcze firmę, biznes, więc działaj. Mam nadzieję, że na nową kochankę też starczy pieniędzy? Igor spojrzał na nią wzrokiem zbitego psa. Na firmę? Ci kryminalni łajdacy też położyli na nią łapę. Więc tylko patrzeć, jak całkowicie ją przejmą. Ale co ja ci się żale? Ty przecież myślisz tylko o Andriuszenkę, synku. Irena nie powiedziała już nic więcej. Po raz pierwszy była tak nieprzyjemnie zaskoczona rozmową z człowiekiem, z którym spędziła tyle lat. Nie mówiąc już ani słowa, odeszła z dzikim pragnieniem, by nigdy więcej nie spotkać się z Igorem. Wkrótce Ostina wypisali ze szpitala i ponownie zanurzyli się w zapomnianą rekonstrukcję domu. Zmiany były widoczne z każdym dniem. Stary domek zamieniał się w prawdziwy dworek z pięknymi rzeźbionymi okiennicami, kolumnami przy wejściu i idealnie zadbanym kwietnikiem. Pewnego dnia Austin przyszedł i radośnie oznajmił. Ireno, musisz teraz pójść ze mną, chcę ci coś pokazać. Była zaskoczona, ale od razu poszła za nim w stronę centrum wioski i dopiero po kilku minutach zrozumiała, że idą do szkoły. Wchodząc do środka, Irena była zdumiona. We wszystkich salach zrobiono idealny remont. Jasne ściany, nowe drzwi i okna sprawiały, że pomieszczenie było nie do poznania. Naprzeciwko nich wyszedł skądś przewodniczący i radośnie rzucił się ściskać rękę Ostina. Bardzo dziękujemy. Nawet nie wiecie, co zrobiliście dla nas, dla wioski, dla dzieci. Nigdy nie dalibyśmy rady zrobić takiego remontu. We wrześniu to będzie radość dla wszystkich uczyć się w takiej szkole. Irena spojrzała zaskoczona na Ostina i cicho zapytała: Co to znaczy? Możesz wyjaśnić. Ale przewodniczący go uprzedził, entuzjastycznie informując: To pan Austin dał brakujące pieniądze na remont. A co tam, można powiedzieć, że w pełni go sponsorował? Irena uśmiechnęła się i, mrużąc oczy, powiedziała: Więc obcokrajowcy mogą pomóc, a my nie. Tak więc obiecuję, że jak tylko otworzymy nasz dworek dla gości, zobowiązuje się co miesiąc wpłacać pieniądze do urzędu gminy na uwioski, remonty obiektów społecznych, a jeszcze punkt medyczny, klub i przedszkole trzeba doprowadzić do porządku. Więc chodźmy, cudzoziemcze, kontynuować pracę, aby szybciej zapraszać gości do dworku. Już na zewnątrz zatrzymała się i wspinając się na palce, pocałowała Ostina. Dziękuję ci, jesteś taki wspaniały, jestem z ciebie dumna. I w tym momencie wydawało jej się, że życie w końcu się układa. Ale okazało się, że nie wszystkie kłopoty były jeszcze za nimi. Wracając do domu, z daleka zauważyła tłum mieszkańców. Hałas był taki, że na początku nie można było nic zrozumieć. Ale gdy tylko podeszli bliżej, sąsiedzi zaczęli jeden przez drugiego opowiadać, że ktoś próbował podpalić ich dworek. I dopiero w tym momencie Irina zobaczyła zwęglony róg ganku i pomyślała, że na szczęście zabrała syna do sąsiadki. Natychmiast pobiegła tam, ale czekał ją kolejny cios. Babcia niura, trzymając się za serce, próbowała znaleźć Andrzeja. Zaglądała we wszystkie kąty. Widząc Irę, zapłakała i, osuwając się na krzesło, ledwo słyszalnie powiedziała: On tu był, dopiero co bawił się na podwórku. A ja poszłam do domu zagrzać mu zupę, wyszłam i nigdzie go nie ma. Och, bieda! Co to jest, a jak to możliwe? Obawiając się o zdrowie babci, Ira próbowała ją uspokoić, ale jej własne serce dosłownie wyskakiwało z piersi. Wiedziała, że Andrzej nigdy i nigdzie nie poszedłby bez pozwolenia dorosłych, dlatego z powodu złego przeczucia w piersi pojawił się ostry ból. Austin, dowiedziawszy się o tym, co się stało, natychmiast zadzwonił do dzielnicowego, którego numer wziął na wszelki wypadek po pierwszym przyjeździe bandytów. I już po pół godzinie wiedzieli, że człowiek, wyglądający według opisu jak Igor, trzymając chłopca za rękę, kierował się w stronę rzeki. Rzucając się tam, znaleźli zerwaną linę, którą zawsze przywiązywał łódkę do brzegu staruszek mieszkający w domu nad brzegiem. Samej łódki na miejscu nie było. I w tym momencie chłopak około siedmiu lat podbiegł do nich i zaczął ciągnąć gdzieś w stronę. To pielec. Tam to pielec. Idę, a on mokry na brzegu leży, nie oddycha. Irinie wydawało się, że nogi się pod nią uginają i gdyby nie Austin, który ją podtrzymał, na pewno by upadła. Zbierając się na odwagę, jakoś poszła za chłopcem. Na brzegu, pod jednym z drzew, leżał Igor. Rzucając się do niego, chwyciła go za kołnierz i zaczęła trząść, ile sił. Gdzie mój syn? Co zrobiłeś z moim synem, Łajdaku? Zabijecie, jeśli coś mu się stanie. I w tym momencie nawet nie zauważyła, że były mąż nie dawał żadnych oznak życia. Ira płakała, biła go gdzie popadnie. Potem, jakby zrozumiawszy, że Igor nie żyje, krzyknęła i upadła na ziemię bez przytomności. Ocknęła się już, gdy nad nią pochylał się felczer, a za plecami szeptali zebrani mieszkańcy wsi. Dochodzący do niej fragment zdania przywrócił Irinę do rzeczywistości. Kobiecy głos cicho powiedział, to trzeba. Przybrany ojciec utopił chłopca. Oto Bóg ukarał drania. Czy takim w ogóle można powierzać dzieci? Irina, jakby odmawiając uwierzenia w to, co się dzieje, z błaganiem spojrzała na siedzącego tuż obok na trawie Ostina. A ten delikatnie pogłaskał ją po ręce. Zamykając oczy, zaczęła być tak, że kobiety natychmiast zapłakały, a mężczyźni, próbując powstrzymać emocje, milcząco zaciskali pięści. Austin przycisnął jej twarz do piersi i kołysząc, zaczął szeptać: Trzymaj się, Iren, jesteś silna, zawsze będę obok. Nigdy cię nie opuszczę. Ale ona była jakby w półświadomości, odmawiała uwierzenia, że to wszystko dzieje się właśnie z nią. Wszystkie kolejne dni, odmawiając uwierzenia w śmierć Andrzeja, powtarzała: dopóki nie zobaczę jego ciała i nie uwierzę, że utonął. Każdego dnia będziemy przeszukiwać oba brzegi w dół rzeki, dopóki nie znajdziemy. Już nie wierzyła, że znajdzie syna żywego kiedy drugiego dnia poszukiwań natknęli się na półrozwaloną chatkę rybaka. Naprzeciw wyszedł brodacz w znacznie znoszonym i miejscami podartym ubraniu. Dowiedziawszy się, po co przyszli, zupełnie spokojnie powiedział – tak, żyje wasz chłopiec, leży u mnie, pierwszy dzień i noc był w gorączce, woda u nas lodowata, więc przeziębił się, widocznie. A teraz śpi już drugą godzinę snem bohatera. Ira była gotowa go odepchnąć i pobiec do Andrieja, ale gospodarz, jakby czując to, surowo powiedział: Poczekajcie, dajcie chłopcu się wyspać, zdążycie się jeszcze nacieszyć. nie wydawało się, że minęła cała wieczność, zanim z chaty wyszedł zaspany Andrzej. Podniosła go na ręce i przytulając do piersi, rozpłakała się, a nic nie rozumiejący malec, tylko szeptał: Mamusia, mamusiu, a gdzie ty byłaś tak długo? Tak się stęskniłem. Już nigdy cię nie zostawię, mój drogi, obiecuję cicho powiedziała Irina. Starała się więcej go z nikim nie zostawiać. Po miesiącu ogłoszono oficjalne otwarcie posiadłości dla turystów. Austin i Ira z uśmiechem witali gości. A Andrzej bawił się piłką z młodym mężczyzną w białej koszulce i jeansach, w którym nikt już by nie poznał brodacza, który niedawno uratował chłopca. Kiedy wszyscy goście i mieszkańcy wioski byli już zebrani, Austin wygłosił uroczystą przemowę, po czym poprosił o jeszcze chwilę uwagi i, klękając przed Irą na jedno kolano, powiedział – jesteś moją połówką, moją kobietą, moją miłością i proszę przy wszystkich o twoją rękę, wyjdź za mnie. Sekundową ciszę przerwały oklaski. Zgódź się, Ira, powstrzymując łzy radości, objęła szyję Austina i cicho powiedziała – zgadzam się. Kiedy hałas ucichł, do mikrofonu podszedł przewodniczący. I zwracając się do wszystkich, powiedział: Skoro prawie cała wioska jest zebrana, mam taką sprawę, szkoła potrzebuje dyrektora, poddaję pod głosowanie kandydaturę Irini. Kto jest za, proszę podnieść ręce. W górę natychmiast wzniosły się niemal wszystkie dłonie, a przewodniczący z zadowoleniem oznajmił: Zwracając się do Irini, no cóż, jednogłośnie, więc czekamy na ciebie. Irina Siergiejewna, na nowym stanowisku. Wiem, że lubisz dzieci, a i wykształcenie pozwala. Do Ostina podszedł Anton, ten sam rybak, który teraz odpowiadał za porządek gospodarczy posiadłości i tajemniczo wyszeptał, może nadaje się na świadka na weselu. Rozumiesz, wiem na pewno, że Irina zaproponuje rolę świadkowej Alionce, sprzedawczyni z sklepu, a ona mi się strasznie podoba. Pomyślałem więc, że może na waszym weselu zwróci na mnie uwagę. Austin uśmiechnął się i poklepując go po ramieniu, odpowiedział: Oczywiście, przyjacielu, nie ma problemu, bo jak mówią, jeśli jesteś szczęśliwy, podziel się szczęściem z innym może i ty nas potem na wesele zaprosisz. W tym momencie podeszła do niego Ira i cicho wyszeptała Dziękuję, kochany. Sprawiłeś, że uwierzyłam, iż życie dopiero się zaczyna i uczyniłeś mnie naprawdę szczęśliwą. Jeśli podobała ci się opowieść, proszę o wsparcie mnie przyciskiem kciuk w górę. Jedna prosta czynność, ale dla mnie to bardzo ważne. Wszystkiego dobrego.